Dzień dobry, Jacek Balkan, to jest motodziennik w środę, zapraszam, a dzisiejszy program zaczniemy w kraju, w którym kierowcy, zwłaszcza ci młodsi, są niemalże prześladowani. Z jednej strony ma to rzecz jasna sens. Zaporowe stawki ubezpieczenia dla młodzieży zainteresowanej samochodami dużej mocy pozwala zapewne wyeliminować z dróg grupę, która statystycznie rzecz ujmując stwarza największe zagrożenie dla siebie i dla innych. Jednak czy młodego kierowcy jest coś w stanie powstrzymać? No, no właśnie. Wiele osób jeździ bez ubezpieczenia, licząc na to, że jakoś to będzie i że kontroli policyjnej da się uniknąć. Co 25. zmotoryzowany Brytyjczyk nie ma ubezpieczenia. Oznacza to, że po drogach jeździ prawie 1,5 miliona nieopłac. Samochodów. Jak je wyeliminować? Prośbą, kampanią społeczną? A skąd? Wielka Brytania ma, nawet wśród swoich obywateli, opinię państwa policyjnego. Fotoradary stoją na każdym kroku, a pomysły są coraz bardziej odważne. Policjanci zażyczyli sobie ostatnio specjalnego, wmontowanego na stałe w asfalt skanera, badającego wysokość bieżnika. Urządzenie byłoby rzecz jasna spięte z krajowym systemem rejestracyjnym i kamerami, dzięki czemu kierowca auta z łysymi oponami dość szybko znalazłby w skrzynce pocztowej mandat. A wracając do ubezpieczenia, tu też. Tym razem brytyjscy parlamentarzyści wykazali się daleko idącym sprytem. Jest pomysł, by do systemu, w którym są dane kierowców, podłączyć wszystkie stacje benzynowe, a raczej kamery na nich umieszczone. Auto podjeżdża na stację, elektronika skanuje tablicę, sprawdza w bazie, czy mamy ubezpieczenie i dopiero teraz zezwala na tankowanie. Jeśli ubezpieczenia nie mamy, paliwa nie kupimy. To na szczęście tylko pomysł, ale z szansami na realizację. A skoro już narzekamy, to sprawdźmy, czy coś ciekawego słychać w świecie elektrycznej motoryzacji. A i owszem... Mitsubishi w Polsce poinformowało właśnie, że obniża ceny modelu IMIF. Auto z segmentu A kosztowało do tej pory 160 tysięcy złotych, a teraz jest wielka feta, bo auto z rocznika 2011 kosztuje 110 tysięcy, a egzemplarz nowy po delikatnych zmianach wyceniono na 120 tysięcy. Obniżka faktycznie spora, 30-procentowa, ale po pierwsze było z czego opuszczać, a po drugie elektryczne rodzeństwo, czyli Peugeot Ion i Citroen C0 od początku były wyraźnie tańsze. Citroen wystartował z ceną o 15 tysięcy niższą, ma dostępny jest za 120 tysięcy złotych. Po trzecie, trzeba upaść na głowę, by wydać tak dużo na tak niewiele. Niestety, naiwnych szuka też firma Renault. Zoe, zaprezentowane na targach w Genewie, właśnie zostało wycenione. Pamiętają Państwo, jak przepowiadaliśmy, że firmy nie pozwolą nam skonsumować oszczędności płynących z elektrycznej motoryzacji. Oto kolejny dowód. Auto w podstawowej, choć od razu klimatyzowanej wersji kosztuje 15 tysięcy euro. Za tyle samo dostaniemy Clio z silnikiem diesla, więc cena wydaje się niezła. Zwłaszcza jak popatrzymy na cenniki Mitsubishi, ale jest haczyk. Dostaniemy auto, ale akumulatory możemy jedynie wypożyczyć za 80 euro miesięcznie. Pod warunkiem, że umowę podpiszemy na 3 lata i że zobowiążemy się, że rocznie przejedziemy nie więcej niż 12,5 tysiąca kilometrów. Komu się to opłaca? Rzecz jasna producentowi. Roczny koszt Dierżawy to 960 euro plus opłaty za ładowanie. Za 960 euro możemy kupić we Francji 640 litrów oleju napędowego. Na takiej ilości wspomniane Clio przejedzie 12 800 kilometrów. A samochód elektryczny trzeba przecież ładować. Ciekawy jestem, co Państwo o tym wszystkim sądzą. Czy Renault Zoe się przyjmie, czy znajdzie klientów? Zapraszam na forum, a teraz zapraszam również na nasz kącik motocyklowy. Często wspominamy o maszynach wyprodukowanych we Włoszech, jakich samochodowe odpowiedniki ze szlachetnych stajni mają w sobie coś niezwykłego. Nietypowe rozwiązania techniczne, zaskakujący design wyprzedzający swoją epokę i brak kompromisów, jeśli chodzi o osiągi, co akurat komplementem nie jest, bo co z tego, że motocykl jest pioruńsko szybki, skoro siedzisko by zaoszczędzić kilka gramów, wyprofilowano koszmarnie niewygodnie i w dodatku pokryto śliskim, ale lekkim materiałem. Zaskakuje za to różnorodność mniejszych, większych producentów oraz to, jak chętnie oni ze sobą. Współpracują. Marka Bimota powstała stosunkowo niedawno, bo w roku 73 i od samego początku zajmowała się produkcją motocykli sportowych, by nie powiedzieć wyścigowych, z wykorzystaniem silników ducati, ale również japońskich, Yamachy, Hondy, Kawasaki czy Suzuki. Firma zakończyła działalność w latach 90., ale w roku 2003 ją wznowiła, dając światu kilka już nietypowych i bardzo ciekawych modeli. Na ten moment Bimota ma w ofercie aż 7 różnych egzemplarzy. Najciekawszym z nich jest TSI ze zwrotnicowym układem kierowniczym. A najnowszym model DB9, zbudowany w oparciu o Street Fighter Ducati, z dwucylindrowym silnikiem o pojemności 1200 cm3 a o mocy 160 koni. Jeśli ktoś myśli, że to niewiele, to motocykl waży 177 kg, ponad 30 kg mniej niż bardzo podobne przecież Ducati, i 50 kg mniej niż bardzo popularne Suzuki Bandit. I to już wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek Motodziennika już jutro, czyli w czwartek. Do zobaczenia.